tym filmie rozwiążemy kolejne ćwiczenie związane z zegarkiem. Ponownie mamy pytanie, która jest godzina. Ale spójrzcie, tym razem mamy tarczę zegara, ale bez liczb, tylko kreseczki. Warto wiedzieć, że mamy zegarki z cyframi i bez nich. Rozejrzyjcie się wśród rodziny, znajomych, w domu albo w sklepie. Faktycznie mamy takie rodzaje zegarków, czy to takie na rękę, czy na przykład wiszące na ścianie. Okej, mamy taki zegarek, nie ma cyfr i jak sobie poradzić? Która jest godzina? Popatrzmy najpierw na wskazówkę godzinową, czyli tą krótszą. Znajduje się w tym miejscu. Nie mamy liczb, więc musimy sobie policzyć. Pamiętamy z poprzedniego filmu, że w tym miejscu była dwunastka. I liczymy po kolei godziny. Tu jest godzina pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Czyli krótsza wskazówka godzinowa jest po szóstce, a przed siódemką. Czyli jest po szóstej, a przed siódmą. Wpiszmy szósta. Teraz wskazówka minutowa. Minutowa jest w tym miejscu. Liczymy po kolei. Pamiętamy, że każda kolejna kreseczka to jest 5 minut. Tu mamy 0 minut, 5, 10, 15, 20 minut. Czyli jest 6:20 po południu. Warto też wiedzieć, że są to dwuliterowe skróty, które oznaczają PM z łaciny to po południu, AM przed południem. Dlaczego czytam to po angielsku? Dlatego, że najczęściej w krajach anglojęzycznych używa się takiego sposobu zapisu godzin. AM, PM przed południem, po południu. PM po południu. 6:20 po południu, czyli nasza 18:20. Sprawdźmy, zgadza się, przechodzimy dalej. Krótsza wskazówka godzinowa jest w tym miejscu. Jest między piątką a szóstką. Sprawdźmy, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli między piątką a szóstką, czyli jest godzina piąta. I teraz tu mieliśmy 60 minut albo 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Czyli jest piąta, 50. Wiemy, że tutaj też jest 60 minut. Tutaj minie cała godzina, jeżeli obróci się wskazówka minutowa. Można odliczyć do tyłu. Jeżeli tu jest 60, 55, 50. Piąta, 50. Po południu 17:50. Zgadza się. Kolejny przykład. Krótsza wskazówka jest między trójką a czwórką. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4. Między trójką a czwórką, czyli trzecia godzina. I teraz odliczmy sobie do tyłu, żeby nie tracić czasu na liczenie po kolei. Tu jest 60 minut, więc tutaj będzie 55. Trzecia 55 po południu, czyli 15:55. W porządku. Jeszcze dwa przykłady. O, zobaczcie, tutaj mamy jedną wskazówkę. I co teraz zrobić? Popatrzcie, tak naprawdę te dwie wskazówki są nałożone na siebie, dlatego tutaj ich nie widzimy. To jest godzina 12:00. Kolejny przykład, ostatni. Krótsza wskazówka jest w tym miejscu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli między 8 a 9, czyli jest po 8, przed 9. I dłuższa wskazówka minutowa jest na trójce, czyli to jest 5, 10, 15 minut. 8:15 rano. Sprawdźmy, ile tym razem dostaniemy punktów? 125. Zapraszam Was do wykonywania ćwiczeń na Khan Academy.